Z Ewangelii według świętego Łukasza. A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. To słowo Mesjasz, namaszczony, ten, który został pomazańcem, to jest słowo, które w języku Starego Testamentu odnosiło się do wielu postaci, do tych, których Bóg wybrał i nie tylko wybrał, nie tylko posłał, ale także dał im bardzo szczególny znak, znak namaszczenia oliwą, czyli taki znak ukojenia ich ran, bo przecież oliwa w starożytności służyła do tego, żeby właśnie koić bóle, koić rany. I Piotr dzisiaj wypowiada tą świętą prawdę. Ty jesteś Mesjasz, to znaczy ciebie Bóg namaścił, żebyś ty wiedział, co to znaczy ukojona rana, żebyś ty wiedział, co to znaczy ulga po cierpieniu. To się dokonało w życiu Jezusa bardzo intensywnie, gdy jego obolałe, straszliwie zmasakrowane ciało doznało ukojenia w chwili zmartwychwstania, gdy przebóstwione stało się ciałem z wieczności, ciałem z nieba, a więc takim ciałem, które już nie doświadcza bólu. I to odnosi się także do każdego z nas. To przecież my w Chrystusie jesteśmy namaszczeni, a więc w Chrystusie my jesteśmy właśnie Chrystus, Mesjasz, Mesjaszami, tymi, na których wylana została oliwa miłosierdzia. Do zobaczenia jutro.